When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the wind. Proszę Państwa, w tym momencie arbiter główny rozpoczął zawody w dzisiejszym. Ja pozwolę sobie Państwu przeczytać jeszcze raz skarbowy Piszczek. Z numerem 13 Marcin Siedlarz i z numerem 32 Mariusz Stokłosa. Na ławce rezerwowych zasiadają Aleksandr Siła, Mariusz Stokłosa. Byliśmy dzisiaj świadkami naprawdę dobrego meczu, jeżeli chodzi o poziom trzeciej ligi. Garbarnia wygrała dlatego, że była skuteczna. Była bardzo skuteczna, strzeliła dwie bramki ze stałych fragmentów gry. Mecz taki dosyć wyrównany, z dosyć szybkim tempem z jednej i z drugiej strony. My dzisiaj mniej byliśmy skuteczni, chociaż stworzyliśmy sobie trochę sytuacji tych bramkowych. Niestety nie wykorzystaliśmy i dlatego, jak już się nie strzela bramki, no to się przegrywa. Dobra.
Szanowni Państwo, w tym momencie arbiter główny dzisiejszych zawodów, pan Artur Szelc, rozpoczął drugą połowę spotkania. Przypomnę Państwu, że po pierwszych 45 minutach Garbarnia prowadzi z Podhalem 1-0 po bramce zdobytej przez Dariusza Łukasika w 27 minucie. Co, gratuluję przede wszystkim swoim zawodnikom zwycięstwa, bo na pewno nie przyszło ono łatwo i nie jest łatwo co tydzień bronić pozycji lidera, a grając z drużynami naprawdę dobrymi, przecież Podhale ma naprawdę w swoich szeregach bardzo dobrych zawodników, bardzo dobrze byli ustawieni dzisiaj na to spotkanie, nam początek był ciężko, nie zbieraliśmy drugich piłek, przez co narażaliśmy się na niepotrzebne kontry. Straty też i tak troszkę było nerwowo, ale po strzeleniu bramki już trochę to inaczej wyglądało. Myślę, że mecz na niezłym poziomie. Troszkę jeden i drugi zespół momentami być może mógł grać troszkę spokojniej. Ale tak jak mówię, cieszą 3 punkty z bardzo dobrym przeciwnikiem i myślę, że drużyna Podhala w następnych meczach będzie odbierała punkty i to faworytom nawet tej ligi. Cóż, tak jak powiedziałem, dziękuję chłopakom, bo walczyli i tak jak powiedziałem, wygrali spotkanie, a to było naszym celem najważniejszym. Porażki, zwycięstwa, remisy są wkalkulowane. Nie ma takiego zespołu, nie ma takiego trenera, co wszystko wygrywa albo wszystko przegrywa. Także tutaj wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na trudny teren, aczkolwiek naprawdę nie mam się czego wstydzić. No, popełniliśmy troszeczkę błędów, ale myślę, że mamy tydzień czasu na wyeliminowanie ich i myślę, że z meczu na mecz będziemy grać coraz lepiej. Przecież mówi pan, że... coraz trudniej jest bronić tej pozycji lidera, prawda? Ale na razie to wszystko przebiega tak, że no, udaje się to obronić tą pozycję lidera. Rywale tracą punkty. Teraz kolejne ciężkie mecze pewnie z Zabią i Krzo. Ale takie zwycięstwo dodaje pewności, otuchy. No tak, więc wiemy, że gramy o to, żeby być jak najwyżej w tabeli.
Jakbym pomyślał, że po tylu kolejkach będziemy na tym miejscu, no to nikt by mi nie uwierzył. Cieszę się, bo myślę, że czym bliżej końca rundy, tym to wszystko trochę tak lepiej wygląda i to jest najważniejsze, że po ciężkim sezonie nie straciliśmy za wiele punktów na początku, a teraz myślę, że będziemy sukcesywnie już te punkty gromadzić. Zagrałeś kolego. Ale porówno się od parasola. Nie, ale piłka była piłka. Szanowni Państwo, i zwycięzcem 3-1 kończy się spotkanie Garbarni z Nowotarskim.